Witam, znajdujemy się w Piotrkowicach w gospodarstwie rolnym pana Jacka Tadeja w województwie wielkopolskim. Dzisiaj podejmiemy próbę pobicia rekordu plonowania z hektara pszenicy ozimej odmiany Chevignon. Pszenica ta charakteryzuje się czwórką zimotrwałością, niewysokim wzrostem i doskonałym profilem zdrowotnościowym. Jej bardzo duża wczesność daje jej przewagę na tle innych odmian pszenic w województwie wielkopolskim, przez co charakteryzuje się fenomenalnym potencjałem plonowania, co dzisiaj postaramy się udowodnić. Do dzieła! W dniu 12 sierpnia 2023 roku na gospodarstwie u pana Jacka Tadeja w miejscowości Piotrkowice przy współpracy z Procamem, a pod nadzorem Kancelarii Rekordów udało się ustanowić nowy rekord Polski w zbiorze pszenicy ozimej z hektara w 2023 roku. Ja w imieniu Kancelarii Rekordów mam zaszczyt wręczyć oto ten certyfikat za uzyskany plon w wysokości 12 837 kg. Z hektara. Moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Nazywam się Jacek Tadej. Prowadzę tutaj rodzinne gospodarstwo rolne w miejscowości Piotrkowice w gminie Damasławek. Dzięki współpracy tu z firmą Procam i z przedstawicielem Wojtkiem Węglarzem udało nam się poprowadzić tą pszenicę tak, że uzyskaliśmy taki wynik.